Kasiu. Patrz, jakiś silnik wielki. Cześć moi drodzy, dolecieliśmy do Stanów i to jest taki wprowadzający film, żeby w ogóle poinformować Was o tym, co się aktualnie u nas dzieje, dlaczego tutaj przyjechaliśmy, po co, gdzie jesteśmy, na jak długo i tak dalej. Przede wszystkim już teraz możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić tych wszystkich filmów z USA, które będą się pojawiały, ale też innych na moim kanale w przyszłości. Możecie też teraz zostawić łapkę w górę i komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja informację o tym, że wybieramy się do Stanów Zjednoczonych, trzymałam cały czas w ukryciu. Bardzo, bardzo się z tym kryłam i tak naprawdę do końca nie powiedziałam, gdzie lecimy, dlaczego. Przede wszystkim z tego względu, że do końca nie mieliśmy pewności, czy wszystkie dokumenty, które mamy, na pewno będą się zgadzały i czy na pewno zostaniemy tutaj wpuszczeni, wlecimy i tak dalej. Wyjazd do Stanów wiąże się z szeregiem formalności, których trzeba tak naprawdę dopilnować, więc byłam w 99% przekonana, że wszystko jest ok, natomiast zawsze, wiecie, jest ten 1% niepewności i wolałam po prostu nie zapeszyć, więc poinformowałam Was dopiero jak już tutaj dolecieliśmy na Instagramie, tutaj też macie mojego Instagrama, możecie mnie tam obserwować. Kiedy w ogóle powiedziałam, że wybieramy się w jakąś taką dłuższą podróż, to wiele, wiele z Was napisało, że miało na myśli Dubaj na przykład. O dziwo. Niektórzy też pisali, że to pewnie Tajlandia, a tutaj właśnie takie zaskoczenie, to są Stany Zjednoczone, moi drodzy. My przyjechaliśmy tutaj, przylecieliśmy tutaj dokładnie na 3 tygodnie, w sumie niecałe nawet, bo około 20 dni chyba. Dlaczego akurat taki termin? Z tego względu, że ja od zawsze chciałam zobaczyć Halloween w Stanach. Chciałam po prostu uczestniczyć w tym, wiecie, oglądać sobie te dekoracje wszystkie. Chciałam zobaczyć na żywo, jak to faktycznie wygląda w samo Halloween, kiedy dzieci po prostu chodzą i zbierają cukierki i tak dalej. Wszystko to, co do tej pory widziałam na filmach, zawsze wydawało mi się to takie bardzo ekscytujące i chciałam po prostu zobaczyć to na żywo, więc kiedy wybieraliśmy termin przylotu tutaj, a termin wakacyjny nie wchodził w grę, no to od razu taka pierwsza moja myśl to było: ok, lecimy w okresie Halloween i w końcu spełnię to marzenie, w końcu zobaczę te wszystkie rzeczy na żywo. Bardzo z tego powodu się cieszę i myślę, że będzie dużo, dużo tutaj pojawiało się kontentu właśnie też takiego halloweenowego jak na razie, bo tego, moi drodzy, jest pełno. My dopiero przylecieliśmy, ale już teraz to, co widzieliśmy, jak domy są przystrojone, prywatne, jak wyglądają ulice. Byliśmy nawet w jednym sklepie i już sprzedawcy są przebrani, a mamy tak naprawdę 10 dni do Halloween. Jest mega imponujące i jest co nagrywać, jest co pokazywać. Wydaje mi się, że chętnie też obejrzycie coś takiego, bo naprawdę jest to dość ciekawe i przede wszystkim u nas niespotykane, przynajmniej wiecie, na taką skalę. Co dalej? My przylecieliśmy do Chicago w stanie Illinois i tutaj spędzimy większość tego czasu. My już raz byliśmy w Stanach Zjednoczonych około 5 lat temu i wtedy bardziej troszeczkę podróżowaliśmy, byliśmy między innymi w Las Vegas, w Arizonie, byliśmy w, no, po Nevadzie troszkę jeździliśmy, troszeczkę w Kalifornii, też te filmiki są na moim kanale, więc jeśli macie ochotę obejrzeć, to musicie się cofnąć praktycznie do początku mojego kanału i tam znajdziecie kilka filmów właśnie ze Stanów. Ten pobyt natomiast chcemy potraktować tak bardziej na spokojnie, chcemy głównie skupić się na takich aspektach właśnie, po pierwsze, tych halloweenowych, chcemy troszeczkę pochodzić po sklepach, ja myślę, że zrobimy jakieś fajne zakupy, nie wiem, może ubraniowe i tak dalej. Bardziej chcemy właśnie zostać w tym jednym miejscu, oczywiście na pewno pojawią się jakieś wycieczki, ale to też wszystko wyjdzie. Słuchajcie, przyjechaliśmy tutaj bez planu, naprawdę. Nie mieliśmy żadnego planu, że zwiedzamy to, to i to, po prostu w tym momencie jesteśmy, cieszymy się tym pobytem i będziemy na bieżąco sobie wszystko planowali, co chcemy zobaczyć, gdzie chcemy pojechać i tak dalej. Samo centrum Chicago jest przeogromne i przepiękne. My te 5 lat temu widzieliśmy tylko malutką jego część,
a tego no, również jest co oglądać po prostu, więc na pewno to też w tym roku zaliczymy. Jeszcze może troszkę o locie. My wyjeżdżaliśmy z Polski o godzinie 10:30 rano. Najpierw lecieliśmy do Warszawy i z Warszawy mieliśmy lot prosto do Chicago. Ten lot trwał około, nie chcę Was skłamać, ale chyba 11 godzin. Lądowanie było tragiczne. Serio, dawno nie miałam tak dziwnego lądowania. Dlatego, że były chyba dość ciężkie warunki. Samolot po prostu przywalił z całej siły w ziemię i było to strasznie dziwne. No ale tak, jesteśmy bezpiecznie, wszystko przebiło pomyślnie. Taka właśnie ciekawostka. My wyjeżdżaliśmy z Polski o 10:30 20 października, a przylecieliśmy tutaj tego czasu też 20 października na godzinę 15, więc tak naprawdę straciliśmy 4 godziny w samolocie z naszego życia teoretycznie, no bo tutaj jest przesunięcie czasu, mimo że cała podróż trwała dłużej. Wracamy około 10 listopada, więc mamy sporo czasu, żeby tutaj zrobić wszystko, co chcemy. Oczywiście już teraz, mimo że dopiero dolecieliśmy, strasznie tęsknimy za Bumblem i myślę, że on za nami też. Mam nadzieję, że ten czas szybko zleci, mimo że bardzo chcemy tu być, ale po prostu jednak wiecie, jak macie zwierzaki w domu, to myślę, że gdzieś tam nie rozumiecie, że to jest zawsze taka tęsknota. Oczywiście Bumble nie został sam, także spokojnie. No i co? Zapraszam Was, kochani, do oglądania tych vlogów, dlatego że będą się pojawiały na początku troszeczkę w mniejszej częstotliwości przez najbliższe, jak to teraz oglądacie, 2 tygodnie. Będzie dość mało tych filmów, dlatego że ja mam tutaj bardzo ograniczoną możliwość montażu filmów, ale jak już wrócę do Polski, to na pewno będzie ich dużo, dużo więcej. Mimo wszystko postaram się, żeby nie było zbyt długiej przerwy na tym kanale. Patrz tam, co jest odwalone. Wybraliśmy się na szybki wieczorny spacer po przylocie. Jutro dla Was ponagrywam więcej, ale zobaczcie, już są dekoracje na Halloween i to wygląda tak super. U nas w Polsce jest to serio bardzo rzadko spotykane. To jest dekoracja przy jednym małym domku i jest to naprawdę niesamowite. Zobaczcie, ile tych dmuchańców tutaj jest. Szok. Także co, dziękuję, że tutaj jesteście. Jeszcze raz proszę o subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym filmie, a my idziemy zwiedzać Stany, bo jest tutaj naprawdę przesuper i mega się jaram, że tu jesteśmy. Po prostu jestem strasznie, strasznie wdzięczna.